kurwa, nowe drzewo. Komuś tu wpadło? Stamtąd. Jakby to drzewo wywalił jedno. O kurwa, pani. Damy radę. Kurde, naprawdę jest mokro, jak nie wiem co. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, cokolwiek. Mam kamerkę w obudowie. Kurde, jest zimno. Mokro. Masakra. Ale jeździć trzeba. Nie ma innej opcji. Spróbujemy się przebić tutaj na wprost, na drugą stronę. Zobaczymy, czy mi się uda, kurde, bo jest mokro. Mokro. I właśnie to jest to, że wyskoczę w powietrze
kurwa i skurczysyn gaśnie. To mnie najbardziej wkurwia. Przez to magneto, no bo nie utrzymuje tych obrotów. Lekką mu dawki paliwa braknie albo coś i... Braciak zapierdala. O ty kurde, no. Minął się. Teraz gdzieś cichutko. Nie słyszy. Nie ma go. Wiem, że włączę kamerkę, bo zaczynamy jechać do kanionu. Bracia się utopił. A, jest, wyjechał. Mam nadzieję, że baterii starczy przynajmniej na kawałek, bo jedziemy w taką super miejscówę, a mam tylko jedną baterię i kurwa zmarnowałem ją niepotrzebnie. Dobra, jedziemy. Musimy przejechać kawałek dalej i tam dopiero wjedziemy do tych kanionów. Trzeba uważać, bo leży dużo drzewa takiego powalonego. Gałązeczek i nie gałązeczek i one potrafią po prostu wybić z rynku. Ja mam przewagę w bardzo zwrotny sprzęt w porównaniu do braciaka. Mały, sprawny. Ja to się przecisnę byle gdzie. Na co jechać? Kurde, mokro. Zielone ciernie. Oj, znowu to samo. Gdzie jesteśmy? What? Jesteś tego pewnie? Ale to... To tu! No nie tu, ale...
Ja sprawdzę, czekaj. Ja sprawdzę. To jest czoło chyba. No kurwa. To jest tutaj. To jest tu. Ten kanion cały zajebany. Ej, a jak ty wyjedziesz potem z powrotem? No? Dobra. Ej, miga mi? Ej, miga? No, miga. Dobra, jedziemy póki bateria. Czekaj, zgadź na chwilę sprzęt, nie chcę ostydnie. Kurwa, nie, wiesz kiedy ja tu byłem? Tamtej zimy, znaczy jesieni. Ostatnio. Ja byłem w PCR-ku. No bo jechałeś z nami. Chyba wtedy. Raz byłem z wami. Kurwa, nowe drzewo. Komuś tu wpadło? Stamtąd. Jakby to drzewo wywalił jedno. O kurwa, pani. Damy radę. Tak. To też jest kurwa kolejna. No bo tu masz list. Jakby było to drzewo oczywiście, nie? Kurwa. Muszę się tu wkopać. Będę rękę stracić. O kurwa. To byłoby jakieś pomocnicze coś. Chyba jedno piorun to, bo tak jest rozstrzypane. Nie wiem, o co chodzi. Chodzi o pieniądze. Chcę, żeby włożyć, żeby my chycili z dwóch stron rękami. Jest łatwiej podnieść. Hop. Dobra, idziemy zobaczyć dalej, czy opłaca się w ogóle tu jechać. Take me in small, breathe me in and let me go. Feeling alone. Oj, to jest to fajne rozwidlenie. W tą stronę się nie da dojechać, idzie. Za dużo drzewa leży. I się mknie wtedy tędy. What you knew, Christmas. Every time we start locking eyes up. Wyskakuje bez problemu na to i tu jest ta ściana taka fajna kamienia i dalej tam się daje jeszcze kawałek uje. Jest kawał trasy mokro, pełno wody, pełno drzewa, pełno kamieni, wszystkiego pełno, typowe enduro, po takich terenach przeważnie jeździmy, nie może tak hardkorowy tutaj akurat, ale po takich dolinach, po takich łóżeczkach, po tym wszystkim zapierdalam. Wcześniej RC-kiem, teraz RCU. Nie, naprawdę jest zarąbiście. Kamerka pewnie mi bateria nie wytrzyma, więc jak chcecie odcinek, że wyjeżdżam tutaj pod to dziadostwo, wyjeżdżam RCU, 500 łapek pod filmem. Jak zobaczę 500 łapek pod filmem, to przyjadę tutaj z pełną baterią, naładowaną pełną baterią i wyjadę pod to RC-kiem. Minus tego wszystkiego jest tylko jeden, że no nie ma na czym się rozpędzić. To jest naprawdę mokro. Pełno kamieni, pełno tego wszystkiego. Ale spróbuję to wziąć sposobem. Spróbuję to sposobem wziąć i wyjechać.
Zobaczymy, czy mi się uda. Czyli 500 łapek pod filmem i widzimy się w odcinku. W odcinku się widzimy z jazdy w tym właśnie terenie. Zobaczymy, na ile baterii starczy. Dobra, ja pędzę do Pecia. Pomóż mu zrobić tam przejazd i żebyśmy przynajmniej tutaj dojechali dzisiaj. Żebyśmy przynajmniej tutaj dzisiaj dojechali. Jest naprawdę mokro, będzie ciężko. No ale ewentualnie zapnę trójkę i będzie jeżdżenie. O, nie mogę się doczekać. 3, 2, 1, go!